Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w nowy rok. Dzisiaj posłuchajmy historii zatytułowanej Wilk z Betlejem. Żył sobie kiedyś pewien wilk, który zamieszkiwał okolice Betlejem. Pasterze bardzo się go bali, dlatego czuwali całymi nocami, aby uchronić przed nim swoje stada. Zawsze ktoś z nich stał na straży, więc wilk był coraz bardziej wygłodniały i wściekły. Pewnej niezwykłej nocy, pełnej rozmaitych dźwięków i świateł, w obozowisku pasterzy panowało zamieszanie. Echo cudownego anielskiego śpiewu rozbrzmiewało w powietrzu. Narodziło się dziecko, podobne do maleńkiego, różowego kłębuszka. Wilk był zdumiony, że ci wszyscy nieokrzesani pasterze pobiegli je zobaczyć. Tyle szumu z powodu ludzkiego szczeniaka, myślał wilk. Ale zaciekawiony i przede wszystkim wygłodniały, cichymi krokami pobiegł za nimi w ciemności. Gdy zobaczył, jak wchodzili do stajenki, zatrzymał się i obserwował. Pasterze zanieśli dary, pozdrowili mężczyznę i kobietę, pokłonili się głęboko dziecku i wyszli. Oczy i kły wilka zaświeciły w ciemności. Nadszedł jego moment. Mężczyzna i kobieta, zmęczeni trudami i niewiarygodnymi wydarzeniami tego dnia, zasnęli. Tym lepiej, zacznę od dziecka, pomyślał wilk. Ukradkiem, jak to było w jego zwyczaju, wślizgnął się do stajenki. Nikt nie zauważył jego obecności. Jedynie niemowlę otworzyło szerokie oczy i spoglądało na chude zwierzę, które krok po kroku ostrożnie zbliżało się do żłóbka. Wilk miał pysk na wpół otwarty. Widać było łapczywy jęzor. Oczy, dwie przerażające kule, wpatrywały się w dziecko. Ono jednak nie wydawało się przestraszone. Łakomy kąsek, ucieszył się wilk. Jego gorący oddech musnął dziecko. Wilk napiął mięśnie i przygotowywał się do porwania łupu. W tym momencie rączka niemowlęcia, niczym delikatny kwiat, dotknęła pieszczotliwie jego pyska. Po raz pierwszy w życiu ktoś głaskał jego szorstką sierść. Głosem, jakiego wilk nigdy nie słyszał, dziecko powiedziało: kocham cię, wilku. Wtedy w tej ciemnej stajence w Betlejem zdarzyło się coś niewiarygodnego. Sierść wilka rozdarła się i spadła na ziemię jak stare ubranie. Ukazał się pod nią człowiek, prawdziwy mężczyzna z krwi i kości. Upadł na kolana, ucałował rączkę dziecka i cicho się modlił. Potem ów człowiek, który przedtem był wilkiem, wyszedł ze stajenki z podniesioną głową i odtąd wędrował po świecie, głosząc wszystkim: narodziło się Boże dziecko, które może was obdarzyć prawdziwą wolnością. Przyszedł Mesjasz, on was przemieni. Czasami wystarczy jedno słowo, by przemieniło czyjeś życie. By zdjęło z tego człowieka, z tej osoby jakieś łuski, jakąś taką, taki płaszcz, który jest nieprawdziwym płaszczem. Jest tylko taką maską, którą człowiek nosi, a pod maską kryje się wrażliwe serce. Nie bój się mówić pięknych słów do drugiego człowieka, bo to jedno zdanie, jedno słowo może odmienić go na całe życie. Szczęść Boże.